Dzień babci i dziadka był okazją do spotkań z seniorami z Płocka i okolic. Z upominkami odwiedzili ich wolontariusze Fundacji Orlen. Babcie i dziadkowie otrzymali prezenty oraz laurki przygotowane przez najmłodszych. Wizyty wywołały wiele radości i uśmiechów. Jedną z obdarowanych była pani Genowefa z Dobrzykowa. Jak sama przyznała, wnuki zawsze o niej pamiętają. Wczoraj była wnuczka jedna, dwie mi życzenia złożyły, także ja sama tylko mieszkam i dobrze się czuję w towarzystwie. Mam koleżanki, tu są siatki dobre. Przyznaje też, że bardzo lubi robić na drutach, jak pozwala pogoda, jeździ rowerem, ale nie tylko. Co lubię robić, a to lubię patrzeć w telewizję, na tureckie filmy. To lubię oglądać, bo co, pójdę gdzieś do sąsiadki, posiedzę i tutaj, a to muszę sobie węgla przynieść, a to drzewa także, a to obiad zrobić i także mam co zrobić. Paczka bardzo ją zaskoczyła, ale i ucieszyła. No pewnie, że fajne, no bardzo miłe. Wczoraj mi wnuczka też przyniosła ładny prezent i pieniądze, to byłam zadowolona, jak nie wiem. I to tak, to samo, dziękuję bardzo panią gospodynią. Spotkanie z wolontariuszami bardzo ucieszyło również panią Kazimiera. Jak mnie panowie wszyscy zaskoczyliście, Boże. No bardzo nam miło, że udało się panią zaskoczyć. Ojej, szczęśliwa, no i bardzo ja się cieszę, no bo zaskoczona jestem. To jak ja mam się tu wywdzięczyć? Takich osób jak pani Kazimiera czy Genowefa było zdecydowanie więcej. Wolontariusze odwiedzili ponad 50 seniorów. Akcja Nakręceni na pomaganie Dzień Babci i Dziadka spotkała się z dużym zainteresowaniem, a sam pomysł zrodził się z potrzeby serca. W tym okresie stwierdziliśmy, że jest to czas wyjątkowy. Panuje pandemia, seniorzy są osamotnieni. Dlatego też chcemy pomóc im. Chcemy, żeby czuli, że są potrzebni. W paczkach były m.in. laurki z życzeniami dla seniorów, które narysowały dzieciaki pracowników Orlen Laboratorium, podopieczni z placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasz Nowy Dom w Różkowie koło Gostynina, dzieci z przedszkola w Nowych Proboszczewicach i miejskiego przedszkola w Płocku nr 34 imienia Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Ale to nie wszystko, co znalazło się w paczkach. Chcieliśmy, żeby to wyglądało, jak gdyby dostali od wnuków, dlatego że ci seniorzy są seniorami samotnymi, którzy borykają się z problemami finansowymi, którzy mają bardzo niskie dochody. Często zastanawiają się, co kupić, czy leki, czy żywność. Dlatego też oprócz tych takich fajnych, miłych rzeczy, to znaczy skarpet, ciasta czy szali, są też takie rzeczy codziennego użytku, też chemiczne, artykuły spożywcze. To dla nas było bardzo ważne, aby też oprócz tej fajnej inicjatywy mieli coś na jakiś czas, jakiś zasób, którym mogą, dzięki którego mogą funkcjonować. To kolejna akcja pomocy, jaką zorganizowaliśmy. Pomoc mamy wpisaną w nasze działania, zaznaczają w Orlen Laboratorium. Z biegiem lat, z roku na rok idea wolontariatu zyskuje coraz większą popularność wśród pracowników i jest to naprawdę bardzo budujące, bo wolontariat i zaangażowanie się w taką akcję to nie tylko pomoc pracownikom, ale jest jeszcze inna korzyść. Pracownicy z różnych, to jest to po prostu integracja wśród pracowników spółki. Pracownicy realizując czy angażując się w dany projekt poznają się pomiędzy różnymi, bo pracują na co dzień w innych komórkach i pewnie poza tą akcją może nie mieliby szansy się spotkać. Ja ogólnie lubię kogoś obdarowywać. Dawać na przykład, wczoraj na przykład już zawiozłam pierwszą paczkę takiej babci. No i to było fajne, że przyjęła ten podarunek i bardzo się ucieszyła i złożyłam życzenia. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Że dajemy radość innym osobom. Lubię sprawiać ludziom przyjemność. Myślę, że tacy starsi ludzie też potrzebują, żeby ktoś ich odwiedzał, ktoś sprawiał im radość. Sama też mam babcię 92 lata, więc wiem, jaką radość jej sprawia prezent na Dzień Babci. Wieloletnia tradycja wolontariatu pracowniczego w grupie Orlen pokazuje, że z roku na rok rośnie zainteresowanie działalnością prospołeczną. Chciałbym podkreślić, że Zarząd Orlen Laboratorium cieszy się z wszystkich inicjatyw pracowniczych. Wspieramy działania wolontariackie.
a także bierze w nich czynny udział, chociażby w dzisiejszej akcji zorganizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka, nakręceni na pomaganie. Zarząd Oralnego Laboratorium widzi bardzo duże korzyści, jakie przynosi wolontariat. Przede wszystkim budowa zaangażowania, satysfakcji pracowników, ich rozwój ich umiejętności miękkich, dydaktycznych i organizacyjnych. Także wolontariat pozwala wyjść poza ramy codziennego działania, poza rutynę, buduje komunikację wewnątrz spółki. Także wolontariat to korzyści dla samej spółki w kontekście budowy kapitału społecznego, a także wizerunku spółki wobec wolontariuszy. Takie działania oczywiście będziemy jak najbardziej wspierać, będziemy w nich czynnie uczestniczyć. Ja chciałbym z okazji dzisiejszego dnia, z dzisiejszej akcji serdecznie wszystkim pracownikom podziękować. W wolontariat zaangażowali się zarówno pracownicy PKN Orlen i Orlen Laboratorium, jak również przedstawiciele lokalnych społeczności, a także koła gospodyń wiejskich Dobrzykowianki. Dzięki Fundacji Orlen mogłyśmy pozyskać środki i po prostu stworzyć paczki. To nie jest pierwsza akcja z fundacją, także dzięki nim po prostu możemy obdarowywać naszych seniorów i nie tylko, bo dzieci też obdarowaliśmy paczkami. Możemy teraz aktywizować kobiety do walki o zdrowie, bo mamy taką akcję pod tytułem Czas na zdrowie w Dobrzykowie. Także naprawdę działamy prężnie, pomimo małego stażu. Podobnych akcji będzie jeszcze wiele, a my wszystkim babciom i dziadkom życzymy dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego.